Can we go thrift shopping? Is that your grandma's coat? Witam wszystkich z tej strony Tula i witam Was w The Sims 3 i słuchajcie kochani, dzisiaj chciałabym zrobić imprezę tam dla nastolatków, bo Majki i Marcela jeszcze nie ma w domu i stwierdziłam, że fajnie byłoby coś takiego zrobić, no i dzisiaj też kochani Mikołaj będzie, znaczy dzisiaj, simowe jutro, ale w tym odcinku będzie miał studniówkę, bo napisaliście mi, kilka osób mi napisało, za co bardzo dziękuję, za podpowiedzi, żeby kliknąć na szkołę i tam będzie podane, kiedy ta studniówka będzie. I studniówka jest w niedzielę wieczorem. A my tutaj mamy sobotę, więc jutro simowe będzie Mikołaj miał studniówkę. A dzisiaj właśnie chciałabym jeszcze zrobić tą imprezę i z tej racji tutaj postawiłam kilka takich rzeczy dla niego. Zobaczcie. Tutaj będą mieli muzykę, jakieś śpiwory, ognisko, budkę do robienia zdjęć, tego takiego, wiecie, byka. Ej, a on tego nie może, kurde. A, to może nastolatki jeszcze nie mogą pić. W sumie. A właśnie, to jest taki kosz piknikowy. Może by to... Podaj. A, takie coś. Patrzcie, jakie fajne. Dobra. Spróbujemy to zrobić. Wiecie co, ja już włączę, dlatego że tak, wziąłam, zaznaczyłam mu, żeby wziął pocztę jeszcze. Meliska, aha, Meliska jest na tym meczu, bo ona miała to zadanie tutaj. Czekajcie, chwila, no. Hej, to jest list Mikołaj. Od Krystyny! Uch, nie idzie mi zbyt dobrze pisanie takich rzeczy, a jeszcze gorzej mówienie ich, ale może spotkalibyśmy się kiedyś, o ile chcesz. O! A! Właśnie! I jedna osoba napisała mi, że zauważyła w poprzednim odcinku, że nasza Irenka, moi drodzy, jest w związku. I rzeczywiście taka informacja tutaj się pojawiła, że Irenka ma faceta. Czekajcie. Widzicie? Jest w związku. Partner. Czyli już właściwie wszystkie dziewczyny są w związku. Lena też. Krystyna tylko nie. No i to jest wina tego moda, niestety. On ma i plusy, i minusy, jakby nie było. Bo, no bo wszyscy teraz będą sobie kogoś szukać, tak? Więc nie wiem. Zobaczę, co z tym zrobimy. Ale tak jak mówię, no ja myślę, że jednak fajniej by było, gdyby Irenka była tą przyjaciółką. I jeszcze chciałam właśnie zamówić opiekunkę, bo ta już nam idzie do domu, wiecie? Zamówmy opiekunkę do Miłoszka. Bo ta idzie, zobaczcie. I co zrobić? A to? Pogawędka? A z kim ty chcesz gadać? Z nikim nie gadasz, robimy imprezę. Impreza dla nastolatków jest 19. Swobodny. Wiecie co, zaproszę wszystkich, których mogę. Irenkę. To jest, nie wiem, jej brat chyba? No i to jakiś jego kolega, to weźmiemy Krystynę. Elenę. Jeszcze kogoś możemy? O, tu jakaś jest dziewczyna. Nie wiem, kto to. A to chyba jest ta opiekunka, nie? Co przychodzi do Miłosza. No i okej, więcej nikogo nie mogę, więc... Niech jest tak. I wiesz co, poczekaj, mój drogi. Mógłbyś sobie jeszcze skorzystać. Użyj. I... Rozpalisz ognisko, włączymy muzykę. Kurde, patrzcie, no myślałam, że będzie mógł. A ty możesz z tego zjeść? Możesz. I to weź talerz. Właśnie, wiecie co, może bym wyjęła coś... Tam postawiłam grilla, co prawda, ale... może żeby było szybciej. Właśnie, bo on tutaj... O, ktoś też mnie pytał, jak ja to... robię, że... Wszystko mi się przeciąga. Tutaj za ten trójkącik. Nie tutaj, tylko tutaj taki trójkącik. Widzicie, jak tak weźmiemy to, możemy całe wszystko przeciągnąć. Więc ja mu to wezmę. Okej. Okay. Jeszcze coś? Nie. Tu są jeszcze te zdjęcia, ale chciałabym porobić mu dzisiaj zdjęcia. Czy mamy jakieś jedzenie w tej lodówce, słuchajcie? To, o Boże, a mogę to sprzedać? Mogę, o. Jakoś zła, a to tak śmierdzi. Kurde, musiałabym ma jakieś zrobić zapiekanka. Która jest cała, a która jest pojedyncza? Ciekawe. Położę, na wszelki wypadek. Ty, mój drogi, bawisz się z Lalą. Właśnie, słuchajcie, jeszcze tylko wam pokażę, zmieniałam mu włosy. Dlatego, że te mi się wydawały, że są dużo fajniejsze, wiecie? Nie wiem, czy to teraz tak wam pokażę. Dobrze.
O, takie bardziej, wiecie, rozczochrane, fajne są. Teraz on ma taką dziwną minę. Czekajcie. O, może teraz? Tylko ten kolor. Musiałabym pogrzebać, wiecie, tam. Tak, pogrzebać wiem, zawsze grzebię. A! O! Patrzcie, jaki ładny. O! Zrobię mu zdjętko. Meniska, ty już wróciłaś do tego domu? Nie. Wiecie co, jeszcze tylko szybko. Tutaj ustawię. Co to za soki? Mi się poniewierają. No i telefon. Okej, okay, już. Tutaj ustawię jeszcze Melisie. I później śpi. Miłosz, do ciebie przyjdzie zaraz opiekunka. A, koty. Widzicie, znowu nie ma Ori, ale ja myślę, że ona nam spokojnie wróci do domu. No tak jak to zawsze, nie? Przez ten mod. Także na razie się nie stresuję, kotki. Uuu! Drapanie, chodź. A nie, patrzcie. No, ale w sumie możesz podrapać. Kurde, to tak głupio jest, nie? Aha. Dobra, może sobie to poradzą jakoś. Kto to jest? A, opiekunka Debbie. Okej. Przyszła inna, bo tamtym zaprosiliśmy na imprezę, nie? Mam nadzieję, że Ori mi tutaj wróci. Myślę, że tak. Zawsze wraca. Kurde, szkoda, że to nie działa. No, to pewno trzeba być młodym dorosłym, nie? Uuu, jaka muzyka. Fajna. Mam nadzieję, że nie będzie roszczeń. Okej, czyli to ci się zaliczyło, tak? Tak, świetnie. Tu jeszcze właśnie Mikołaj ma to pisanie, to będę musiała mu to poprawić. Rozpal, super. Dorzuć drewno, rzuć probówkę. No i czekamy, aż przyjdą goście. Zjedz sobie, bo ty jesteś trochę głodny. O, pierwsi goście już przyszli. Mikołaj serdecznie właśnie urządził piknik. Urlop płatny, dobra. O, leci, kto to? Przyjazne powitanie. Gdzie idziesz? Dziewczyny przyszły? Dobra, zostaw już tą. O, leci Lenka. A co, wy jesteście jeszcze na randce, czy jak? Bo wiecie, on dopiero mi wrócił z tej kolejki, nie? Poprosił o opuszczenie randki. Kurde, oni są na randce jakby. Trochę kiepsko. Albo inaczej zrobimy. Stój! Kurde, tylko że jak zrobię poprosić o opuszczenie, to ona może mi stąd iść, co nie? Zrobimy tak. Tańcz. Taniec. Aha, czekajcie, zróbmy. Niech on zacznie tańczyć. I chciałabym tu wszystkich, wiecie, zwołać. Dobra, może teraz się uda. Nie ma czegoś takiego. O, zawołaj do tańca. Właśnie, czekajcie. Kto tu jeszcze jest? Wszystkich zawołam. A ty kim jesteś? Kto to jest w ogóle? Nie wiem, kto to jest. Ale jak przyszedł. Zawołaj do tańca. Zawołaj do tańca. A, Krystyna tutaj. Okej, okay. Chodźcie wszyscy. Jeszcze ktoś tu jest? A, jeszcze ty. Zawołaj do tańca. A ty do... Do Miłoszka! Hej, idziecie? Chodźcie! O! Proszę, jak ładnie tańczą. O, mają dziecko, patrzcie! Fajnie. No potańcz trochę! Czekajcie, zrobię mi zdjętko. Nie no, tak się nie da, bo on tak tu głupio stoi. Chodź tutaj. Ja bym chciała zdjęcie zrobić. I teraz tańcz.
O. Zrobię im teraz dziątko. Dobra. A ty? Tańczysz tutaj czy nie? Zawołaj do tańca. A gdzie jest... Czekajcie. Lena. Gdzie jest Lena, słuchajcie? Halo? Melissa! Aha, dobra. Ja nie wiem, gdzie ona jest. A czemu to się schowało? O. Chciałabym, żeby zrobić sobie zdjęcie. Zwykłe zdjęcie. Głupie zdjęcie. O. Zrób z Leną. Z Krystynką. Z Irenką. I z tym chłopakiem. Na, chodźcie. Nie, ta Lena właśnie, dlatego chciałam tu ściągnąć, wiecie. Wow, jak ten wywija, zobaczcie. O, jest tutaj, a to ja nie widziałam. Macie śpiwory? Co ten kot tu robi, no? Zróbcie zdjęcia. A może byśmy poskakali na trampolinie? Wow! O, Niki poprawia umiejętność gry na perkusji. Ciekawe, kiedy będą mieli dzieci. Maliska? Weź talerz. Nie, no daj spokój. Zdjęcie zostało zrobione, dobrze. Miłoszek, użyj nocnika. Gdzie ta twoja opiekunka? Opiekunka? To nie była zaproszona na imprezę ta jedna. Gdzie ona jest? Mogłaby ci dać jeść, nie? A tu coś możecie? Nie. Czekajcie. To się ciągle do mnie dobija, słuchajcie, no. Nie, tutaj nic nie możecie robić. A moglibyście razem pograć w kosza? Ćwicz rzuty do kosza, wyzwij turniej rzutów. Ciekawe, zaraz zobaczymy. Niech on sobie zrobi z nimi zdjątka. Później popowieszam mu w pokoju. Sympatię tylko? Kurde, bo on chyba jest cały czas na tej randce, co? Albo tego byka zobaczymy? Szalony kowboj. Ja jestem ciekawa, jak to wygląda. Czekajcie, przyspieszę. Ale ta muzyka... Aha. Sup. Dobra. Chodź na byka teraz. Ja chcę zobaczyć, jak to wygląda. Kurde, ciemno trochę, co? Nie będzie widać za bardzo. Czekajcie. Dobra. Jej! Patrzcie! Czekajcie chwilę. Jak nie telefony, to skejpy. O! Patrzcie, oni tu razem tańczą! Nie, 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 nie. Proszę mi tu zostawić Krystynkę. Jeszcze bym, wiecie co, zobaczyła te turniej wsadów. A to tylko z jedną osobą możesz? Tańcz razem. Dobra, zostaw tego byka. Szkoda, że to tak nie da się więcej osób. Boże, zobaczcie, jak to w ogóle wygląda, co? I zrzucił go. Skakuj, Irenka. No już, zaraz pójdziesz spać. Weźesz do tego kosza, chcę zobaczyć. Oni tam tańczą, no i spoko. Kurde, tu też ciemno, no. Wow, patrzcie. Przewrócił się. Wow! Nieźle. A może byśmy jeszcze poskakali?
Zobaczmy, kto wygra. Chyba ci się nie udało. No to chyba się nie popisał. Boże, nie, on jest zmęczony, wiecie. Chyba go muszę położyć spać. Niestety. Dobra, koniec imprezy, no. Późno trochę wyszło, no co zrobię? Nic nie zrobię, słuchajcie. Kładę go po prostu spać, no bo... nic na to nie poradzimy. Ty? No nie! Aha, ty jesz, dobra. Mam nadzieję, że ona cię wsadzi do łóżeczka. Chodź, no muszę skończyć, kochani, tą imprezę, no. Ale powiem wam, że jak na moje imprezy, to nie było źle. Potęczyli, porobili zdjęcia. O, oni się tu wszyscy bawią, zobaczcie. No, oni cały czas z nią na ręce. Proszę. Impreza trwa przy kurniku. Czemu nie? No muszę go położyć, no bo patrzcie, jaką on ma energię. No chce iść z ręką... Aha, patrzę, z gwiazdy chcesz. Co z tobą, kotku? Gdzie ty jesteś? Ty znowu nie wleziesz mi do domu, pewno sam, co? Jedz. Pokaż, idziesz spać? Idziesz, dobrze. Ty śpisz? Włóż mi go do łóżeczka, bardzo cię proszę. Włożysz? Włóż. No! Jaka mądra dziewczyna, słuchaj. No, i pięknie, patrzcie, jak ładnie go położyła. Pójdziesz spać? Powinieneś iść spać, spoko. Wszyscy śpią. No i dobra, a wy idziecie? Gdzie oni są? Czekajcie, tutaj. Idziecie czy nie? Patrzcie, oni dalej tu są. Proszę bardzo, Lena tańczy. Lena, my jutro idziemy na studniówkę. Może byś poszła do domu spać, bo już jest godzina 1:30, ja nie chcę nic mówić. Dobra, kochani, ja to przyspieszę. Zobaczę, czy oni pójdą, czy nie. Dobrze, słuchajcie, mamy 6:00. Oni tutaj dalej tańczą. Po prostu zobaczcie. Dalej tańczą! Lena tutaj z tym Spencerem, nie chcę nic mówić. Spała chwilę w śpiworze. Wszyscy tutaj sobie są. Ja nie wiem, o co tutaj chodzi. Ale... Melisko już będzie wstawać. Chodź, użyj sobie łazienki, moja droga. A ty co? Ej! Proszę wyjść z mojej łazienki. Zobaczcie, oni w ogóle nie mają zamiaru iść do domu. Wiecie co? Nie, wy już nie jesteście na randce. Zakończ przyjęcie. O! Może pójdą, a jak nie, no to zakończymy, bo kurczę, no... Chyba, że idą. Chyba idą, nie? Zostaw lody, chodź najpierw do łazienki, dziecko. O! To jest... Mówiliście właśnie, że on jest taki dość upierdliwy, ale ja wam powiem, że na razie on mi nie przeszkadza, niech sobie jest. Co z tym kotkiem? Chwila! Skoro wstałeś... chyba poszli, co? Tu jeszcze Lena została, widzę. Lena, do domu. A ty weź na tego kota. Bo on coś nie umie sam przyjść tutaj, chodź. Idźcie do domu, bo wrócą rodzice i będzie tyle z tego. A nie, oni tutaj wszyscy są, patrzcie. Czekajcie. Macie, chcecie? Nie, wiecie co, zakończę chyba tą imprezę, no bo... Do domu! I chodź tutaj z tym kotkiem, bo trzeba go odłożyć. Ty sobie jesz, dobrze. Ty, tak. Podnieś zwierzaka, dobrze. Chodź, chodź i kończymy tą imprezę jednak, bo... Czekajcie, było na tej wtedy. Może... Zakończ przyjęcie. Zakończ przyjęcie, bo... Całą noc tutaj wszyscy siedzą. Ojku, co z tobą? No to idź spać. Śpi. Chodź. Idziecie? Idźcie wszyscy do domu. To ty jak już wstałeś? O Jezu, Lena tu śpi. Jedz. Halo, zakończyłam przyjęcie. Co jest grane? Patrzcie, oni nie chcą iść. Nie wiem. Chodź.
Jedz resztki, kawałek ciasta. Boże, my nie mamy jedzenia w tym domu. Idą chyba. Uuu, co tutaj się dzieje? Wyrzuć. Matko Święta. Posprzątaj to. Halo, do domu. No patrzcie, co oni robią. No nie pójdą. Nie wiem, co tutaj się dzieje. Kotku, czy ty już śpisz w końcu? Śpisz, dobra. O, trzeba cię wyjąć. Ty jesz, dobra, ty. Sprzątaj, chodź. Stwórz nowy smak. Zobaczymy. Na śniadanie lody. Czemu nie? A ty, moja droga, czy ty masz odrobione lekcje? I później możesz się pobawić. Odrób sobie lekcje. Osiągnęła umiarkowany sukces. No, a tam, nie było źle. Naprawdę umiesz urządzać niesamowite imprezy. No widzicie, Lenie się podobało. Może już, ale dziękuję za zaproszenie. To była niezła zabawa. No widzicie, to była niezła zabawa. Zabawa była przednia. A! Kołajowe lody, wiem. Bardzo kreatywne, ale akurat nic mi nie przychodzi do głowy. No i spoko, wszystkim się podobało. Niezła impreza, no. No i widzicie, super. Odrób sobie lekcję, dziecko, i później się pobawisz. Pokaż te lody, bo nie widziałam. Miałeś wyrzucić tutaj ten sok. Nie mogę? Ej, poczekaj. Posprzątaj. I zjedz lody. Nie mogę tego posprzątać? O co z tym chodzi? Nie da się tych lodów jednak? Patrzcie. Usuń. Nie. A, no to a spróbuj jeszcze raz przygotować. O co z tym chodzi? Ja nie wiem. Odrabiasz? Odrabiasz, dobra. Kto tu łazi? A nie, wydawało mi się, ci nasi rodzice nie wrócą, czy co? Nie da się, ej, sprzątnij to. I to posprzątaj. To może jednak, wiecie co, z tych modów to nie działa. To podaj drugie śniadanie, gofry. Kurde! Ty, moja droga, możesz się później pobawić. Jak skończysz. Ale może niech ona skończy, bo mi się to pewnie odklika znając życie, jak zawsze. Czekajcie. O, zrobiłaś, tak? Dobra. To chodź. Baw się na placu zabaw. Puśtaj się. O. Tu możesz się pobawić. Puśtaj się. O, z chopkiem. Spoko. A ty? Robisz? Jakieś konie znaleziono. Kotku! Co z tobą się dzieje? Oj, ty masz drapanie. Chodź, podrapiesz, co? Chodź. Podrap sobie. Później dośpisz. Kurde, on idzie do pracy. Nie. Czekajcie. Boże, płaczę, Miłosz. Nie, ja nie chcę porzucić pracy. Ja chcę jakieś wolne wziąć. Jak to zrobić? Kurde, no pojedzie mi. Nie jest do tej pracy, zostań, stójcie, chwila, powoli. Chodź, chodź, chodź. Zrobiłeś te gofry? Nie zrobiłeś? Weź talerz, no to weź talerz. Nie idziesz do pracy, bo później nie zdążysz mi na tą studniówkę i w ogóle. Gdzie ty idziesz? Tutaj? Boże, co tutaj się dzieje? Już nie ogarniam oczywiście. A to jest jeszcze dobre? Dobra, no to zjedz, jak już tak chcesz. I wiesz co, ja na twoim miejscu to bym się jeszcze później położyła spać.
Kurde, trzeba cię wyjąć. A kto ciebie tu włożył? O 18, widzicie? Bal. Dobra. Zjadłeś? Jedz szybko, bo trzeba go nakarmić. Daj dziecku jeść. A może sprzątaczka go włożyła? A nie. To ja nie wiem. A ty się bawisz? Czekajcie. Bawi się, fajnie. Zjadłeś? A to jednak był cały talerz. Co ja bym to zabrała? Bo nic więcej nie mamy do jedzenia. Ej, kiedy oni wrócą, słuchajcie, tam Majka i Marcel? Oni mieli być 2 dni. Dobra, zróbmy na chwilę tak. Już tam idę do ciebie, zaraz zobaczysz te zdjęcia. Co ja zrobiłam w końcu z tą zapiekanką? A dobra, jest. Dobra, idź dać Miłoszowi jeść, bo on jest głodny. I pójdziesz jeszcze szybko spać na chwilę. Już idzie do ciebie brat, już! Pospiesz się. O. Wysłać list miłosny chcesz? Wiesz co, nie, poczekaj z tym spaniem, bo jeszcze musisz, mój drogi... Wysłać list miłosny. Do ciebie też wyślemy. Musisz go później wyjąć jeszcze, wiesz? I zaraz pójdziesz spać, nic się nie bój. Dobra, idź teraz się trochę pochuśtaj. Kiedy oni wrócą? O, zobacz, jakie to fajne. Wiesz co, ty chyba jednak nie zdążysz z tym spaniem, nie chcę nic mówić. Chodź. Wypuść go. No jajka. Szybko! Szybko, bo samochód przyjechał po ciebie! Dobrałam strój. Lenka leci! Przyszłaś po mnie? Czy co? A tobie też wybrałam strój. Gdzie ona idzie? Czekajcie. Gdzie ty tu przyszłaś do niej? Gawędzi ze mną. Na studniówkę jedziemy, Lena! Czekajcie, muszę tą... Jest! Patrzcie, jaka limuzyna! Lena, halo! Ty się miałeś huśtać z Hopkiem. Idziesz? Patrzcie! Ja wam muszę pokazać. Dałam mu takie zgryby, bo on miał inne wybrane, nie? Ale stwierdziłam, no nie, no musi tak elegancko wyglądać w końcu tu studniówka. Lenę też przebrałam, ale ja nie wiem, co z tą Leną, słuchajcie, bo ona tam sobie gada. Wezwij opiekunkę, no. Lena! Na studniówkę jedziemy, halo! Kto tu przyjechał? A, opiekunka może, co? Tak. Jakaś znowu inna, patrzcie. Ej, no co z tą Leną? Idzie ona, czy nie? No patrzcie, ona tu stoi. Co ona wyprawia? Lenka! My na studniówkę mieliśmy jechać. Halo! Nie wiem, o co tu chodzi. Patrzcie, biega, biega w cały świat. Czytacie się, bo ja chciałam zobaczyć, jak to wygląda. Lena, błagam cię. No patrzcie, co ona robi. Patrzcie, huśtają się, ale fajnie. Ej, bo on już pojechał, Lena! No patrzcie. No i trudno, Leny nie ma, no i cóż. A ja jej taką ładną sukienkę wybrałam. O, jest Krystyna, Boże, co ty masz na sobie? Nie idziesz. No to idź sam w takim razie. Trudno się mówi. Lena nie przyszła. A może kogoś innego poznamy? No, Lena przyjechała po niego, zobaczcie i... I nie wiem, co ona.
Właśnie poszedł na bal, to wielka chwila w życiu nastolatka. No wielka chwila, ale nie ma ze mną Leny, ja nie chcę nic mówić. I to tyle. Trochę bez sensu, co? Że to nic nie widać. Ale jaka muzyka, co? W ogóle, co to ma być tu? Ej, nie, co się stało z Marcelem? Na darmowych wakacjach tak długo? Lena została w domu. Gdy Mikołaj tańczył, Lena spytała, czy Mikołaj zechce być jej sympatią. Wow. Ej, no jak Lena spytała, jak Lena jest u mnie w domu? Rozpoczął stały związek, no ale no co miałam zrobić? O, no... Tak wyszło, słuchajcie. Czyli Lenka jest dziewczyną Mikołaja, która jest chyba u mnie w domu. Czekajcie, aż zobaczę, czy ona tutaj dalej jest. W ogóle ja się martwię o Marcela i Maję, słuchajcie, bo... Bo oni jeszcze nie wrócili. A może już jej nie ma? Może jakimś cudem, wiecie... Co? Jakiś facet w ogóle tam chodzi. Mikołaj z radością przyjął koronę! Co? I podziękował wszystkim za oddanie głosów! O! Ale fajnie, co? Tam nas dam jakiś facet jest, ale to nieważne. Mam nadzieję, że nie będzie roszczeń do tej muzyki, ale fajnie! To jest chyba opiekun, dobra. Poszłaś się kąpać? No dobra. Mikołaj wywarł swoim tańcem naprawdę dobre wrażenie na Simie o imieniu Lena. O, super! Poczekamy jeszcze na koniec, zobaczymy, może jeszcze jakieś fajne wiadomości się pokażą. I będę kończyć. Ale tak głupio, że nie widać, co? Poród Laura urodziła. A jak tam nasza Niki, ciekawa? Ciąża. Chyba nic z tego na razie. Albo nie widziałam. Dzikiego konia, daj spokój, co ty chcesz? Pocałować. Mikołaj i Lena byli dynamicznym duetem podczas całego balu. Wszyscy kopiowali ich kroki i przyglądali się ich stylowi. Zdecydowanie jest między nimi pewna chemia. Widzicie? No. No i Lena jest w związku z Mikołajem. Samo tak wyszło, widzicie, no. A tutaj jeszcze jest zauroczenie. Co nie znaczy, że Mikołaj nie będzie z Krystynką. No różnie to się może zdarzyć, wiecie. Mikołaj to był taki podrywacz, raz z jedną, raz z drugą, więc wszystko jeszcze się tutaj może wydarzyć, moi drodzy. Zobaczymy, czy im się ułoży, czy nie. Ale szkoda, bo ja Lenie taką ładną sukienkę wybrałam i fryzury jej, słuchajcie, zmieniłam specjalnie. Dobre wrażenie swoim tańcem, no to już wiemy. No, jeszcze chcę zobaczyć, jak wyjdą. Mam nadzieję, że tu wyjdą razem. Chociaż nie będzie ta Lena tak naprawdę. Jaka muzyka. Fajnie. O, Mikołaj na studniówce. Ale powiem wam, że wydawało mi się, że to pod koniec powinno być, co? Mikołaj i Lena byli dynamiczni. A, to już widzieliśmy. Dajcie coś nowego. Mikołaj, masz laban za godzinę? Jeśli pozostanie wtedy poza domem, może go zatrzymać policja? No ale chwila, studniówka jest! No bez jaj! Pora wracać do domu, tańce się skończyły i robi się późno. O, wyszedł! A gdzie Lenka? Zdjęcia podczas balu? Mam nadzieję, że ty masz te zdjęcia z tą Leną. Jeszcze zobaczymy te zdjęcia, co? Chcecie... O, korona! Fotografia, co to za fotografia? Tu chyba nie zobaczę. Dobra, zobaczymy w domu. Czekaj, o, pojechał tym. Ja chcę zobaczyć, czy Lena wyjdzie. Bo bym wam pokazała, jak ładnie wyglądała. Chyba nie. Dobra, to nic, zaraz zobaczymy jeszcze zdjęcie i kończę, bo kurczę. Tak, idź spać. Idź. Melisa? Melisa, ty też dziecko do spania. Koniec.
Stasie też bawi. A to był jednak opiekun. Dobra, a czekaj, jeszcze Miłoszek? Użyj nocnika i wiesz co, jeszcze byś musiał kurde go położyć. Wiesz co, poczekaj chwilę. To chodź. Użyj łazienki i pójdziesz spać, bo jeszcze musisz mi włożyć Miłosza. Nie wiem co jest z tym. Z Majką i z Marcelem, wiecie? Ale dobra, zobaczymy zdjęcia. Co wy na to? Czekajcie. Nie! Nie, nie chcę nic. Korona! Kurde, jak gdzieś ją muszę postawić. Na razie niech tutaj jest. Nie no, tu jej nie widać dobrze. Trzeba ją tu dać. O! Mamy koronę, dobra. Czekajcie, czekajcie! No, tu było! Halo! Kurde, no też nie widać. Ej, jest to zdjęcie! Czekajcie. Na razie tak wam pokażę, patrzcie. Ale ej, no przecież Lena miała taką ładną sukienkę i wybrałam i fryzurę. Kurczę. Bez sensu. Wiecie co, może tu gdzieś damy zamiast tego. Popowieszamy sobie te wszystkie zdjęcia. Co wy na to? Da się tak? Ścianie? Gdzie to jest? Aż tutaj, wow. To nie. Kurde. Nie, dobra, na razie niech jest tutaj. Jezu, teraz to mi zniknie całkiem. Dobra. Najwyżej to zabiorę, wiecie? A tutaj mu zrobię ścianę taką ze wszystkimi zdjęciami. Patrzcie, jakie fajne, co? Takie mamy. A tu jest Irenko. Boże, tu jest z tym nastolatkiem. I tu też jest z ręką. Dobra. Kończę, kochani, bo już wyszedł mi strasznie długi ten odcinek. Ja zaraz położę Mikołaja. Tylko jeszcze odłożę mi Miłoszka do łóżeczka. Nie wiem, co z Mają i z Marcelem. Dlaczego oni jeszcze nie wrócili? Bo moim zdaniem oni już powinni wrócić do domu, bo dwa dni mi chyba już minęły. Tak mi się wydaje. Kotki oddam do adopcji. I zrobię tutaj mu właśnie ścianę taką fajną ze zdjęciami, wiecie? Myślę, że to byłoby super. Włóż go do końca, chodź. Do końca. I ty... do spania. Dobrze, kochani, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Była impreza, no krótka, ale no on był po... Nie! Wróć! Ja wiem. Proszę cię. Włóż mi go. Wiem, że krótka, ale on był padnięty, musiałam go położyć. No i studniówka, super, został królem balu, fajnie, ale szkoda, że z tą Leną tak dziwnie wyszło. Ale to nic, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnym, pa pa!